Cześć, witam Cię na Zostanie Mus. Zostanie Mus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im wybierać właściwe formy prawne, czy też po prostu działać bezpiecznie w swoim biznesie. Ja nazywam się Justyna Broniecka i wraz z zespołem prowadzę markę Zostanie Mus od 2013 roku. Do tego czasu przeszkoliliśmy ponad 10 tysięcy przedsiębiorców, prowadzimy swój kanał na YouTube, swój fanpage, swoją stronę internetową. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj temat związany z umową o dzieło. Bardzo często wracacie do mnie z pytaniem, czy w swojej spółce mogę sprzedawać cokolwiek na umowę o dzieło? Czy jest to sytuacja, w której jesteś wspólnikiem, często członkiem zarządu i jednocześnie chcesz podpisywać umowę o dzieło? Oczywiście, zaczynając od samego początku, warto pamiętać, że umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Jest to umowa o tak zwany rezultat, czyli coś, co realnie wykonaliśmy. No i z mojej perspektywy jest jedną ze świetnych możliwości dotyczących optymalizacji podatkowych w spółkach. Jeżeli umowa o dzieło ma jednocześnie możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, czyli takich kosztów, gdzie przenosimy prawa autorskie na spółkę, to wtedy płacimy 12% podatku od połowy na umowę o dzieło. Czyli matematycznie 6% od całości, natomiast w przypadku, gdybyśmy chcieli wypłacać dywidenda, najpierw spółka musi zapłacić 9%, w gorszych warunkach 19%, no i drugi raz 19% zapłaci wspólnik od wypłaconej dywidendy. Więc myślę, że 6% kontra 9 plus 19 brzmi całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o takie przykłady umów o dzieło, które z mojej perspektywy bardzo często występują w spółkach, to bardzo często my jako wspólnicy, my jako członkowie zarządu piszemy wpisy na bloga, czasem nagrywamy filmiki czy rolki do social mediów, czasami są to filmy edukacyjne, takie jak ten, czasami są to e-booki czy jakieś darmowe materiały, książki, mogą to być zdjęcia, projekty graficzne, projekty architektoniczne, moduły programistyczne. Więc w bardzo wielu spółkach jest tak, że rzeczywiście, bez względu na jej charakter, piszemy teksty na bloga, piszemy teksty do social mediów, przygotowujemy grafiki do social mediów, więc nieważne, czy działasz w branży transportowej, edukacyjnej czy gastronomicznej, to i tak prawdopodobnie realizujesz czynności, które możesz legalnie sprzedać swojej spółce na umowie o dzieło. Oczywiście trzeba pamiętać, że umowa o dzieło musi być wyceniona po cenach rynkowych, więc nie może to tak być, że za jeden wpis na bloga nagle jest kwota 10 tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać również, że w momencie, jeżeli masz w swojej spółce zawartą umowę o pracę, a spotykam całkiem sporo takich firm, gdzie żeby mieć ubezpieczenia, czy żeby odkładać jakąś minimalną kwotę do ZUS-u, niektórzy przedsiębiorcy decydują się na to, żeby mieć zawartą umowę o pracę. Jeżeli w takim przypadku masz umowę o pracę i chcesz zawrzeć umowę o dzieło, to tutaj mamy pewien wyjątek. Z własnymi pracownikami etatowymi umowy o dzieło są ozusowane. Więc jeżeli masz umowę o pracę, to niestety umowa o dzieło nie będzie dla Ciebie ciekawym, wartościowym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat umowy o dzieło, zapraszam Cię do naszego poradnika Umowy o dzieło w pytaniach i odpowiedziach, przygotowana wraz z prawnikiem Marcinem Mnichowskim, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań, ale również znajdziecie wzory umów do zastosowania. Dzięki za dziś i do usłyszenia kolejnym razem.